Okej, czyli do chyżości musimy. Dobrze, dobrze. Ile iskierek mam? Nie mam żadnego pojęcia, musiałbym sprawdzić. Dajcie mi chwilę. Ile ja mam iskierek? 73 tysiące. O, to się nada. I 34 poziom mam. Ogólny, ten ogólny, nie? Bo tutaj chyba na kanale, który mam? Tu na kanale mam 23, jakby co. Tybertnik, który masz? Ty masz 32. Hehehe, już cię wyprzedziłem. Ty masz An20 na kanale, z tego co widzę. Z tego co widzę na kanale masz 20, a ogólnie masz 5. Przyniku chyba ci się wyświetla ten taki ten, jakiś znaczek i liczba. To jest chyba ten level na kanale. No. I got it. I got it. Okay. Chyba trochę kiepsko się to połączyło. Okej. Okay. Daj mi jedną osobę. Chyba, że to uruchomimy teraz. Czekajcie. Saving. Tu, 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 tu. Tak to nie zadziałało, dobra. O, okej, okay, dobra, i tu jest takie jakieś połączenie, okej. Okej. No może z tym trzeba teraz połączyć to? Okej, okay, dobra, aha, okej. Okej. Okay. To tak się to łączy, okej. Okay. Ciekawe, ciekawe połączenie. Okej. Okay. Martin pomylił ten, pewnie myślał o czymś innym.
Pewnie myślał o czymś innym. I tak jest. Dobra, tu nic więcej nie ma, dobra. Spokojna wizja, zbadaj tajemniczą odbitkę. Gdzie my mamy jakąś odbitkę? Mamy jakąś odbitkę już? Dupa, nie mamy jej. O! Ustal znaczenie odbitki. Po dokładniejszym zbadaniu odbitki okazało się, że przedstawia część symbolu przypominającej tę sali wyniesienia. Postaraj się odkryć, co można znaczyć. Wygląda na to, że... A, okej, okay, dobra. Tak już wiem, jak to zrobić, dobra. Czyli to będzie tutaj. I teraz to tak. Czyli to jest tak, musi być tutaj to połączone. Dobra, tylko jedna osoba. Dobra. Teraz... Czy nie? A, nie, to nie ta, dobra. Nie, musimy to zresetować, dobra, dobra, czyli wiemy. Cyk, 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 okej. Okay. Teraz tak, Teraz tak, stąd, idzie tu. Idzie tak. Teraz tak. I teraz idzie stąd. A, no dawaj. Dobra. I teraz tak, czy kółko jeszcze musimy narysować? Dobra, spróbujmy, czekaj, zapiszemy tak. Zanim to zresetujemy. O mój Boże. Dobra. Ja wiem, że mam aktywować, tylko pytanie, czy to ma jeszcze być kółko. Bo tu jest jeszcze takie ten ledwo widoczne kółko. Linie to ja wiem o tym, jak mam to zrobić. Bo to mam ten znaczek. Pytanie, czy tu jeszcze jest kółko? Oddajmy kółko. Jednak. Nie, bo to kółko nie było takie do końca widoczne, nie? Niby tam coś się odbiło, ale no, tak niekoniecznie sugerowało, że to musi być. Pyk. I cyk. Ale ta wieża jest taka bardziej uboższa chyba. Hop! Hop! Magiczne światło wystrzeliwuje ku niebu łukiem, kierując się w stronę horyzontu studni Wendriena. Przestajesz czuć grunt pod stopami, kiedy ponownie ogarnia cię ciepła energia. Twoja świadomość rozprzestrzenia się poza wieżę i w wielu kierunkach naraz. Światło, które widziałaś na niebie, przypomina ci więź łączącą cię z wieżą w studni Wendriena. Stanowisz jej nieodłączną część, zespojoną z nią równie mocno jak wieże powiązane ze sobą.
Wieża zmierzchu w rozstajach Leetiany wydaje się uginać pod ciężarem twojego wieku. Zupełnie jakby jej główna podpora gdzieś wewnątrz poddała się upływowi stuleci i chciała się rozsypać. Czujesz przepływ energii, która tworzy połączenie ze studnią Wendriana i wzmacnia kamienie, na których stoisz. Wyczuwalna wcześniej kruchość wieży znika, zastąpiona przez solidną wytrzymałość, która może podtrzymywać tę wieżę przez tysiące lat. I przekaż mi, skąd piszesz oraz jak się z tobą skontaktować, a wyślę ci żelazny pierścień za fatygę. Przyszedł mi do głowy pomysł na list w butelce, ale bez butelki może zadziała. Idę o zakład, że gdybym rzuciła stąd sztyletem, przeciałabym człowieka na ziemi na pół w mordę, ale żebym chciała spróbować. Z tak wysoka nawet stare mury wydają się śmiesznie małe. Ten widok nie jest przeznaczony dla takich jak my. Wieża wydaje się być przekaźnikiem pomiędzy tobą a studią Wendriana, przesyłając energię na ogromną skalę. Jesteś jedynie pierwszym ogniwem łańcucha, który rozciąga się przez całą krainę. Kiedy usiłujesz zrozumieć to odczucie, zdajesz sobie sprawę, że sprawę z rozbijających wokół ciebie szeptów. Posłuchaj uważnie. Szepty wydają się przemykać po nici więzi między tobą i wieżami, przesyłając gorąc, który chwilami ciężko wytrzymać, mówiąc o twoich czynach, decyzjach, o wszystkim, co doprowadziło cię do tego miejsca. Twoje imię jest powszechnie znane, twoja chorągiew powszechnie rozpoznawana, twoje czyny rozgłaszane zarówno w terasach, jak i w północnym imperium. Przez krótką chwilę daje ci się dostrzec strach i nadzieję skumulowane przez rozbrzmiające szepty, przypominają krople rosy osiadające na liściu i spływające następnie w jedno miejsce. Widzisz to poprzez swoją więź, to jedynie metafora, która w niewielkim stopniu obrazuje rzeczywistość. Wierzę tętnią mocą nieznanego pochodzenia, podejrzewasz, że nic nie stanąłoby poza twoim zasięgiem, gdyby tylko udało ci się ją okiełznać. Wiedza. Mamy za mało wiedzy. Za głupi jesteśmy. Nie wiem, co to jest, ale podoba mi się. Nie wiem, co uczyniłaś, ale kiedy stoję blisko ciebie, moje porzewiałe płuty stają się cieplejsze. Czuję się jakby lżejszy. Ciekawe. Zauważyłem coś. Co pamiętam z wieży w studni Wendriana? Magiczny szum, który wibruje, kiedy chodzisz i drży, kiedy mówisz. Jeśli zmysły mnie nie mylą, między tobą i wieżami istnieje jakaś mistyczna więź. Niezwykle fascynująca. Wydaje się jakby wyższa. Mogłabyś bez obaw dowodzić tuzinem band, bez strachu, że ktoś wbije ci nóż w plecy. Okej. Okay. Oh damn! Okej. Masz drugą wieżę. Wszystkie wieże są ze sobą połączone, dzięki czemu możesz między nimi błyskawicznie się przemieszczać. Skup czas. Nice! Okej. Okay. Nice, dobra, ona chce pogadać. Zgromadziliśmy całkiem ładną kolekcję, wiesz co? Głosy Nerata nigdy nie interesowały się twierdzami, ale dostrzegam ich zalety. Dobra, co sądzisz o wieżach? Są wielkie, ale mniej złudzeń, można je obalić. Wystarczy dostateczna liczba szpadli, kilofów i odpowiednio zdeterminowane wojsko. Niech ci się nie wydaje, że jesteś niepokonana. A jeśli chodzi o to, czym są, zwykle unikam zadawania takich pytań. Dlaczego głosy nie lubi twierdz? Bo nie ma sensu tkwić w jednym miejscu. Głosy woli, żeby jego siły cały czas były w ruchu, odpoczywając tylko parę godzin między zmierzchem a świtem. Poza tym wojownicy, którzy są stale czymś zajęci, nie mają czasu na bunty. Siłą chóru jest liczebność. A jeśli pozwoli się ludziom na roztrząsanie swoich problemów, nagle wszyscy znajdują powód, by zakatrupić najbliższego przywódcę bandy. Dobra. Ciekawe. No dobra. Co tu mamy jeszcze? Cyk.
Zdobądź pozostałe wieże, okej. Okay. Moja droga, w sądzie aż huczy od plotek o wojnie domowej. Przedstawiciele chórów zgardzonych urządzają awantury przed obliczem Tunona. Petenci dyskutują na korytarzach wyłącznie o tym, kto pobije kogo oraz czy i kiedy Tunon w końcu uderzy pięścią i w stół i zakończy ten niesnaski. Znacznie bardziej zaintrygowała mnie inna historia, że w studni Wendriena Tunon posłał cię do studni z misją, która, jak sądziłem, będzie dla ciebie podróżą w jedną stronę, a tymczasem tobie nie tylko udało się przeżyć, ale jeszcze zdobyć wieżę górską. Do tego jeszcze przełamać edykt hegemona. Przy takich dokonaniach mała wojenka domowa wydaje się pozbawiona znaczenia. Przynajmniej dla tych, którzy potrafią odróżnić głos od hałasu. Napisz mi, jak się czułaś przełamując edykt i jak udało ci się przejąć kontrolę nad wieżą. Wiesz się wydarzenie lepiej, jak potrafisz. Cyk. Drogi Rogulasie, edykt Hegemona stanowił wprost, że jego przedstawicielka ma zająć salę wyniesienia przed dniem mieczy. Jedyną rzeczą, jakiej dokonała świadomie, było stanięcie w awangardzie bitwy o salę. Zdobycie wieży nastąpiło dosłownie w kilka chwil po tym, jak z moich ramion zdjęty został ciężar edyktu. Posadzka w sali wyniesienia rozstąpiła się, ukazując świecący wzór, nie obraz. Pod podłogą komnaty. Jeden hegemon wie, jak długo tkwił tam pod spodem. Co zaś do zdobycia przez mnie wieży, przypuszczam, że więź działa w obie strony. Na szczycie wieży znajduje się starożytna konstrukcja, gmach o dwóch iglicach. Na odrocie zamieszczam szkic. Konstrukcja ta przemówiła do mnie wrażeniami i obrazami. Wydaje się, że w pewnym stopniu reaguje na moją obecność. Ciekawe jak. Lepiej nie potrafię tego ci opisać. Czy to ci nasuwa jakieś skażenia, bo może słyszałeś jakieś stare opowieści lub pogłoski o czymś takim? Cyk. Elegancko. Elegancko. Dobra, to co my teraz mamy? Tu są wieże. Uda się do kakofonii. Proces archontów. Zróbmy może to. Wojenna zawierucha, kakofonia. Gdzie to jest? Kakofonia. Kakofonia. Tu jest żelazny szlak. Aha. I tu jest kolejna wieża. Jakby nie patrzeć. I tu jest też kolejna. Okej. Okay. Tak. Cyk. Teleport. I szybko zapierdzielamy. Cyk. I już jesteśmy. Moja droga, twoja relacja jest fascynująca, dziękuję ci za nią. Nie jesteś rzecz jasna pierwszą, która ogłasza edykt. Hegemon posługiwał się wieloma spośród nas do rzucenia swojej magii. Nie jesteś też pierwsza, która przełamała edykt, choć lista tych, którym się to udało, jest znacznie skromniejsza. To, co w tej sprawie jest naprawdę ciekawe, to fakt, że nie znalazłem nigdzie żadnej wzmianki o tym, by ktoś ogłosił i przełamał ten sam edykt. W tym względzie jesteś istotnie wyjątkowa. Zła wiadomość jest taka, że archonci to wiedzą i będą wobec siebie podejrzliwi. Do tego pergaminu załączam informację, jak skontaktować się z czcigodną stanowicielką Myothis, czy jakoś tak. Moją wieloletnią znajomą, która jest być może najlepiej w całym sądzie zorientowana w sprawach, których nie naucza Tunon. Traktuj ją z szacunkiem, a z pewnością nie zawiedzie twojego zaufania. Życzę ci szczęścia, przyjaciółko. Sądzę, że w nadchodzących dniach bardzo ci będzie potrzebne. Stanowiciel Rogulas. Dziękuję. Dziękuję. Dobra, co my tu mamy? Szkarłatny, tu wiadomo, jest nienawidzą. Tu mnie w ogóle nienawidzą. Dobra, zespolenie, letiany, tak. Temu jeszcze trochę. Ta tu trochę. Siryna jest nawet. Dobra. Spoko.
So, your latest acquisition has me thinking about the spire some more. By all accounts, they go as far back as the old walls. Over the centuries, the nobles of the Tears have claimed the spires, but they've only ever battled over the land at the ground level of the monuments. Przez wszystkie lata nie widziałem, żeby glify na wieży się świeciły, dopóki ty się nie zjawiłaś. Gdyby to był odosobniony przypadek, byłbym skołowany, ale zdaje się, że wieże w liczbie mnogiej są w jakiś sposób połączone z tobą. Co się w tobie kryje? Pobierałam nauki u Tuptunona i obwieszczałam edykty i je omałam. Na pewno działały na mnie najróżniejsze moce tajemne. Wyduś to z siebie. If I had the words for it, I'd share. I'm just not sure what to make of it. I'm realizing how much more there is to learn. Więc o co ci chodzi? Co ci chodzi po głowie? Chcesz porozmawiać o bieżących sprawach, czy posłuchać uczonego wykładu? Dobra, na razie wszystko. Cyk. Dobra. Wow, witaj w kakofonii, stanowicielko. Nerad mówił, że mamy się ciebie spodziewać. Gdzie mogę znaleźć głosy Nerata? W północno-wschodniej części obozu, niedaleko ostatnich prawdziwych budynków, które ocalały. Jeśli nie siedzi akurat na swoim tronie, to kręci się gdzieś w pobliżu. Okej. Okay. Spoko. Zbierajmy co nieco. Jazga, no proszę. Niech hegemon ci sprzyja, stanowicielko. Pozdrawiam cię tak, cię i tak dalej. Być może jest coś, w czym mogę ci pomóc z odpowiednią patą. Jaką patą? Taką jak zwykle. Ja pomogę tobie, ty pomożesz mnie. Cena nie będzie wygrywana. A konkretnie? Powiedzmy, że dałbym ci pewne informacje, a twoje działania na podstawie tych informacji przyniosłyby mi pewną korzyść. To chyba niewygrywana cena za spory zysk, jeśli mnie rozumiesz. Dobra. Słyszycie ostatnio jakieś pogłoski, krążą po kakofonii jakieś interesujące wieści? Nic nowego, to co zwykle, ktoś zabija kogoś we śnie, żeby przejąć jego bandę, przywódcy z różnych stron teraz wchodzą do namiotu, sama wiesz, kogo i już nie wychodzą. Głosy nie zostawia nawet zwłok, jak... On to twoim zdaniem robi. Nie, po zastanowieniu zdecydowanie chcę wiedzieć. Nie, ode mnie nie usłyszałeś w tej sprawie choćby i szeptu. Ale słyszałem, że niektóre z jego ofiar kończą na palu, zgadza się? Owszem. Czasami coś się pojawia na palach przy namiocie głosów, ale trudno to coś nazwać zwłokami, rozumiesz? Okej. Okay. Chciałbym przydać nieco krwi, zarobić nieco pierścieni, mógłbyś skierować mnie w właściwym kierunku. Być może słyszałem o pewnym oddziale wzgardzonych, który daje się we znaki ludziom ze Spiżowego Bractwa w pobliżu Rostaje Wletiany. Możliwe, że będziesz tam mogła zarobić nieco pierścieni. Z całą pewnością czeka tam na ciebie nieco palców. Okej. Chcesz, żebym wróciła tu z palcami wzgardzonych? Interesują mnie wszystkie palce, najlepiej ścięte tym frajerom za życia. Za każdy zapłacę 10 pierścieni. Nie pytaj, skąd biorę te pierścienie, będzie nawet i 15. Nice. Stanowicielka losu, właśnie tego było nam trzeba. Posłuchaj, znam twoje miejsce, ale nie mogę milczeć, gdy mój szef Lament chce uniknąć odpowiedzialności za zbrodnię tak wielkiego kalibru, uprzednio mnie nie przykupiwszy. Wal się, jątrzcielu. Nie dopuściłbyś nawet, gdybym zaczął wchodzić ci w dupę i dał garść pierścieni. Przyznaj się, chcesz mojej głowy, żebyś mógł stanąć na czele naszej małej bandy.
Mówicie bez ładu i składu. O co wam dokładnie chodzi? Mów, jątrzycielu. Stanowicielka zadała ci pytanie. Zawiśnie za złamanie prawa hegemonu elemencie. Nawet głosy cię przed tym nie uchroni. O jaką zbrodnię chodzi? O ciężką zbrodnię, stanowicielko, którą widziałem na własne oczy. 3 noce temu szef zakradł się do starych murów z uniesieniem mądrości. Ty, zastrańcu, myślisz, że zdołasz zagarnąć dla siebie tron z moim ostrzem w sercu? Może wpierw powinienem wyrywać tym podstępny gadzi jęzor? Ciekawe. Nie jestem na tyle głupi, by ryzykować skórą, włócząc się po jakichś zatęchłych ruinach. Myślisz, że nie wiem, dlaczego nie wolno do nich wchodzić? Przetrzesywanie starych murów to poruszenie się o gniew hegemona, a ja nie mam ochoty ani być rozszarpanym przestrzegającym się wewnątrz nich zmory, ani zostać ściętym z rozkazu hegemona, ani zginąć z ręki stanowicielki Tununa. Rzeczy same. Wchodzenie do starych murów jest zabronione. Prawo tu nie zostawia miejsca na pobłażliwość. Mogę skazać cię od razu, lamencie, albo cię wysłuchać i wydać sprawiedliwy osąd. Przysięgam, nie postawiłem stopy we wnętrzu starych murów. Prawda, nie mam dowodu na swą niewinność, ale jątrzyciel z kolei nie ma dowodu na moją winę, bo nic się nie wydarzyło, nie licząc jego na prędce zmyślonych kłamstw. Twierdzi więc, że że ścigałeś mędrczyni do wnętrza starych murów? Zgadza się, szefie. Mówisz, że się nią zszedłeś, ale nie wchodziłeś do środka? Dobrze wiesz, że nie wchodziłem do środka. Wraz z jątrzycielem ścigaliśmy mędrczynię, która uciekła z rozstaju w Letiany. Pewnie uznała, że nie zdała nam się wypchnąć, więc ruszyła prosto do wyłomu w starych murach. Znam prawo, więc nie zamierzam się tam z nią, więc nie zamierzam tam za nią wbiec. Jednak zostałbym potępiony za wpuszczenie wolno wroga hegemona, więc wpadłem na nią. Zdołała przejść przez wyłom. Ten dupek osobiście poderżnął jej gardło, gdy ją przytrzymywałem. Teraz zaś twierdzi, że widział, jak wchodzę do starych murów. Sam bez niego. Sam bez niego. Dasz wiarę? Och, litości, stanowicielko. Wierzysz mu? To ja cię tu wezwałem. Mówię, jak było. Nie pozwól, by wkręcił się żeby wykręcił się od należytej kary. God damn it. A skoro ci tak zależy, żebym skazała lamenta? Zależy? Tak tylko sobie myślałem, że skoro godnie sprawia hegemona lament, to rasowy kryminalista nie nadaje się na przywódcę bandy, a rządzić powinien ktoś taki jak ja. Sama widzisz, nauczycielko, on potrafi tylko knuć i łgać. Wie, że przegra, gdy wyzwę go na pojedynek, więc wymyślił sobie, że oskarży mnie o zbrodnię, którą nawet głosy mogły przymknąć oka. Karą za składanie fałszywych zeznań jest powolna śmierć na palu. Ha! Och, jakże cudownie. Nie mogę się doczekać, aż to zobaczę. Upewnię się, by widziała to cała banda ze wszystkimi szczegółami. Nie, zaczekaj, nie możesz. To nie tak miało być, stanowicielko, błagam o litość. To było zwykłe nieporozumienie. A spoko. To go nauczy, by nigdy nie prosić stanowicielki o pomoc? Jeśli zależy ci na ustanowieniu takiego precedensu, wybrana kara to dobre rozwiązanie? No cóż, napal. Napal z nim. Niech tu mi więcej, kurde, nie fika. Szał. Nice.